Dokładnie po roku trener Adam Buczek wraca do Zagłębia Lubin, wzmacnia sztab szkoleniowy miedziowych. Trenerze, jak to się stało, że wrócił pan do Zagłębia Lubin? No minął rok od mojego odejścia ze sztabu. Cały rok pracowałem w Polkowicach i na pewno był to bardzo udany dla mnie rok, nawet ze względu na to, że pracowałem sam, to jest kolejne doświadczenie dla mnie. To też było jakby współpraca pomiędzy Zagłębiem a Polkowicami. Na chwilę obecną kończyła mi się umowa w Polkowicach i miałem możliwość powrotu tutaj do sztabu i tak się znalazłem w sztabie pierwszego zespołu. A same kulisy tego powrotu, nie wiem, trener Hapal zadecydował, potrzebuje Adama Buczka, zawezwał i stawiłeś się na zgrupowaniu w Austrii? Znaczy, rozmawiałem z trenerem na ten temat. Pytał mnie o możliwość tego powrotu i skorzystałem z tego. Tak więc dlatego jestem tu w Austrii, z pierwszym zespołem. Na czym będzie polegała dokładnie praca asystenta trenera, pierwszego trenera? Jest to sama praca, którą wykonywałem odchodząc stąd. Tych zakres obowiązków jest dość taki szeroki, bo wiadomo, że tej pracy troszeczkę jest. Jest nas trzech. Pierwszy trener Paweł Hapal, Otto, ja i trener przygotowania motorycznego, tak więc plus trener bramkarzy. Jest to analiza przeciwników, jest to prowadzenie treningów wspólnie, tak więc nie zamykam się w jakiejś jednej działce, że analiza tylko i wyłącznie, bo jednak czuję się też trenerem i ta praca na boisku mi pasuje i tego mi brakowało. O ile zmian w samym sztabie nie zaobserwowałeś po powrocie, o tyle drużyna przystąpi do rozgrywek mocno przebudowana. Jak twoim zdaniem po tych pierwszych obserwacjach prezentują się ci nowi zawodnicy, którzy już wzmocnili albo w najbliższych dniach wzmocnią kadrę miedziowych? Na pewno jest to inna drużyna niż to chodziłem przed rokiem czasu, ale czy już takie wstępne ocena tego, to chyba troszeczkę za szybko. Ja myślę, że też czas pokaże, a przede wszystkim sparing jest sparingiem, mecz kontrolny to jest coś zupełnie innego. Ja myślę, że oblicze tych chłopaków też zobaczymy w meczach mistrzowskich i wtedy będzie można ocenę podjąć, jak to w tej chwili wygląda. Na pewno to wygląda optymistycznie, bo jeśli chodzi o pracę zawodników, to tutaj widać duże zaangażowanie, a to już jest jakaś tam podstawa ku temu, żeby robić dalej postępy. Tak jak wspominałeś, przez rok to ty byłeś tym głównym trenerem, który prowadził drużynę, od którego wszystko zależało. Tutaj wracasz, można powiedzieć, pod skrzydła trenera Hapala, który będzie dowodził. Nie będzie brakowało tej sytuacji, gdzie wszystkie decyzje ty podejmujesz i wszystko zależy od ciebie? No tak jak wspomniałem, to dla mnie było duże doświadczenie z tego względu też, że byłem poza klubem. Jak do tej pory moja praca szkoleniowa gdzieś się opierała tylko wyłącznie na pracy w Zagłębiu Lubin z grupami młodzieżowymi, z drugim zespołem, z Model Star Klasą. Tutaj był odrębny klub. Jako pierwszy trener dało mi to, tak jak wspomniałeś, no, prowadzenie zajęć, podejmowanie decyzji, ale to jest tylko na plus, bo to jest kolejne doświadczenie dla mnie. A teraz jest taka sytuacja, że jestem z powrotem w sztabie, ale to dla mnie też nie jest nowa sytuacja, bo byłem w sztabie u trenera Urbana i wcześniej u trenera Hapala, tak więc znam swoje obowiązki i po prostu umiem się do tego dostosować.